Cześć kochani, witajcie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj mamy tak bardzo świątecznie, pewnie siedzicie sobie teraz w domu, odpoczywacie z rodziną. Mam nadzieję, że troszeczkę zwolniliście, myślicie o tym, jaki był ten 2014 rok, co przyniesie nowy. No i właśnie z tego względu, że dzisiaj są święta, postanowiłam nagrać taki szybki odcinek, w którym powiem Wam trochę o sobie. Często pytacie mnie, ile mam lat, skąd jestem, jakie szkoły ukończyłam i tak dalej. Dostaję dużo wiadomości. Stąd wreszcie odważyłam się, to chyba magia tych świąt, nagrać odcinek z cyklu pytania i odpowiedzi. No i wybrałam kilka takich pytań, które wydaje mi się padły najczęściej w Waszych mailach i na nie dzisiaj chcę odpowiedzieć. A przy okazji, korzystając z tego, że są święta, to życzę Wam, żeby dalsza część świąt i później ten okres sylwestrowy upłynął w takim właśnie czasie zadumy, refleksji, odpoczynku i spędzania czasu z bliskimi, żebyście mieli troszkę czasu dla siebie, żebyście dbali o siebie i o swoją rodzinę. No a teraz przechodząc do moich pytań i odpowiedzi, tak jak wspomniałam, wybrałam 7, bo 7 to jest moja ulubiona liczba, stąd 7 pytań. I pierwsze to jest takie, które jakby musi paść ze względu, że pojawia się najczęściej, a myślę, że wiele wyjaśni, biorąc pod uwagę dalsze moje odpowiedzi. No mianowicie pierwsze pytanie jest o wiek i oczywiście kobiety o wiek się nie pyta, dlatego ja w tym momencie nie wypowiem tego głośno, ile mam lat, to Wam się teraz pojawia tak coś, tyle mam lat, no jednym słowem w przyszłym roku trójka z przodu, ale ja uwielbiam, to znaczy czekam na tą trzydziestkę, uwielbiam taki wiek, wydaje mi się, że to jest taki najfajniejszy wiek, bo wtedy już tak trochę osiągamy stabilizację, trochę gdzieś tam rodzinnie jest poukładane i zaczyna się to wszystko fajnie kręcić. Przynajmniej ja mam taką nadzieję, że u mnie tak będzie i bardzo czekam, aż będę miała właśnie 30, także przyszły rok to będzie mój rok. No, ale jeszcze nie mam 30, tak? Więc jeszcze się cieszę, że jeszcze jest dwójka z przodu. No i właśnie, jakby to pytanie było takie kluczowe, bo teraz to, co będę Wam opowiadać, to jakby Wam trochę rozjaśni, trochę w moim życiu się działo, a nie wyglądam na swój wiek, dużo osób mi to powtarza, więc moglibyście się zdziwić w ogóle, co ona gada. Przecież ma 23 lata, bo tak ostatnio usłyszałam, że wyglądam na 23. To bardzo miłe, mam nadzieję, że te geny odziedziczyłam po mojej mamie i długo, długo będę wyglądała młodo. Przechodząc do drugiego pytania. Drugie pytanie jest o to, jakie szkoły ukończyłam, czy studiowałam, jeśli tak, to co. No i tutaj muszę powiedzieć, że tak, że studiowałam, ukończyłam Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i tam skończyłam licencjat z dziennikarstwa. Później przeniosłam się do Wrocławia, w którym obecnie mieszkam. Uważam, że to jest naprawdę cudowne miasto i nie chcę się stąd nigdy wyprowadzać. I tu skończyłam magistra z również dziennikarstwa, ale specjalizacja public relation i właściwie w tym zawodzie gdzieś tam dalej potoczyły się moje, mój kierunek. W międzyczasie albo też po studiach skończyłam jeszcze studium aktorskie. Nie pytajcie w ogóle, o co chodzi, ale miałam jakąś taką wizję, fantazję i tak szkołę skończyłam. To była jakaś tam szkoła policjalna, ale dzięki tej szkole poznałam Grześka, który kręci mnie na co dzień, kręci moje filmiki, z którym się bardzo mocno przyjaźnię i znamy się już, chyba z 4 lata, a może nawet więcej. I właśnie poznaliśmy się w tej szkole. No, a fajnie było właściwie, te wszystkie aktorskie zadania do tej pory. Pamiętam jakiś wierszyk, trzeba było mówić o ideolo, ideolo i coś tam, nie wiem co to było, ale w głowie siedzi, więc było śmiesznie. W międzyczasie robiłam jakieś tam kursy, kurs na przykład fotografii cyfrowej i tak dalej, ale właśnie jak skończyłam studium aktorskie, już wtedy mówiłam koniec, nigdy więcej żadnej szkoły, starczy, poszłam do szkoły projektowania ubioru, o której Wam później opowiem trochę więcej i to była 2-letnia szkoła. I właściwie to chyba tyle, tak? No bo powiedziałam studium, szkoła projektowania, jakieś, no tak jak mówiłam, jakieś kursy w międzyczasie, to jakby nie jest takie ważne, ale najważniejszy jest ten element ostatni właśnie tej szkoły projektowania, ale to przy kolejnym pytaniu. Kolejne pytanie to skąd pochodzę? Też często mnie pytacie, zresztą dużo osób właśnie z moich rejonów mnie ogląda i często mi pisze komentarze, że pozdrawiają. Ja się urodziłam w takiej małej miejscowości, która się nazywa Małaszewicze i to jest miejscowość w województwie lubelskim. Ona znajduje się jakieś 10 km od Terespola, a Terespol to jest granica z Polski z Białorusią. Także wywiało mnie do Wrocławia troszeczkę.
na drugą stronę Polski, ale no, muszę powiedzieć, że czemu tu przyszłam? Przyszłam tutaj za moim mężem obecnym, wtedy jeszcze chłopakiem, bo mój mąż Łukasz właśnie pochodzi tutaj z okolic Wrocławia, dokładnie ze Świebodzic, i my się poznaliśmy w Grecji. I to jest w ogóle śmieszna historia, bo Łukasz, jeszcze wtedy byliśmy w liceum, on był ze swoją mamą na wakacjach, ja byłam ze swoimi rodzicami i siostrą. No i w ogóle, wiecie, trzeba było wyjechać za granicę, żeby poznać męża, tak? Taka historia wakacyjna jest tutaj naprawdę mega, bo szliśmy sobie po prostu ulicą, gdzieś tam się spotkaliśmy i tak to się potoczyło. Jesteśmy ze sobą już ponad 12 lat razem i powiem Wam, że miłość na odległość może przetrwać, przynajmniej w naszym przypadku tak było. Naprawdę musiał nas piorun mocno walnąć, czy tam strzała Amora, bo no, przetrwało wszystko. Nawet później na studia poszłam do Krakowa, Łukasz do Wrocławia i też gdzieś tam dalej było na odległość. No ale po 3 latach licencjata uznałam, dobra, przeprowadzam się do Wrocławia, no i tak już tutaj zostaliśmy, a małżeństwem jesteśmy od ponad 3 lat. Więc no, kawał czasu, w sumie 1/3 naszego życia już się znamy. No ale fajna taka historyjka, dlatego Wam też o niej opowiedziałam, ale to tak jakby na marginesie, bo wracając do tego, skąd pochodzę, no to właśnie z Małaszewicz, czyli województwo Biała Podlaska, takie tamte tereny wschodnie. I tam się wychowałam, tam się urodziłam, wychowałam i wyjechałam na studia właśnie mając tam, nie wiem, 18-19 lat, nie pamiętam już jak to było, do Krakowa. I już właściwie tam nie wróciłam, bo odwiedzam rodziców średnio raz do roku. Czasami może się zdarzyć, że 2 razy. Niestety jest to daleko i zawsze jest mało czasu, ale teraz, kiedy są święta i tak sobie o tym pomyślę, no to szkoda, że tak daleko. Jak zaczęła się moja przygoda z modą? I myślę, że to pytanie chyba najbardziej Was interesuje. I tutaj właściwie historia jest znowu długa i mogłabym chyba przez 3 godziny gadać o tym, ale chciałam, żeby ten filmik był jednak krótki, no bo wiadomo, teraz nie mamy czasu za bardzo oglądać długich filmów, więc tak szybko. Na pierwszym roku studiów poszłam do pracy, tak dorywczo chciałam sobie dorobić i moją pracą była praca sprzedawcy w sklepie Crop Town. Teraz nie wiem, czy dalej to się tak nazywa, czy jest tylko Crop, ale to był pierwszy, dopiero powstała ta marka. I to była taka młodzieżowa, taka kolorowa, ja wtedy byłam właśnie taka kolorowa i tak mi fajnie, super to pasowało i pamiętam, że mój szef Błażej mnie przyjął i tak na początku niechętnie, ale jak zobaczył mnie taką kolorową, to chyba uznał, że a dobra, niech ma, zobaczymy co z niej będzie. No i tak tam siedziałam przez cały licencjat i tak do końca studiów i później jak się przenosiłam do Wrocławia, no to tutaj zmieniłam pracę. I tutaj zaczęłam pracować w Inditexie, w brandzie Bershka. Też zaczynałam od sprzedawcy, ale przez parę lat, bo pracowałam tam ponad 3 lata, udało mi się przejść od sprzedawcy poprzez wizuala działu męskiego. Pod koniec już byłam zastępcą kierownika. W trakcie też, przez to, że gdzieś tam ten wizual się przewijał, jeździłam na różne otwarcia sklepów w Polsce i otwierałam sklepy męskie. Oczywiście nie sama, to był cały sztab ludzi, ale ja byłam odpowiedzialna za tą stronę wizualną właśnie działu męskiego. Szkolenie nowych pracowników. Powiem Wam, że to było niesamowite, na przykład 3 dni albo tydzień wyrwany z życia, w ogóle praca po 12 godzin, milion kartonów, chodziło się do sklepu, który był totalnie pusty, nie miał nawet raili, nic i trzeba było nagle zbudować ściany. Często było tak, że na przykład nie doszło, cała dostawa nie doszła na czas i pamiętam chyba w Bonarce w Krakowie miałam taką sytuację, że dostałam same kurtki i dżinsy z działu męskiego i tam jakieś pojedyncze rzeczy, a ścian było chyba 7 czy 8 do zbudowania, więc ogólnie nie można było zrobić wszystkich ścian z dżinsem i z kurtkami i wtedy była szybka akcja ściągania dodatkowych produktów z innych sklepów, no trochę nerwówka i stres, ale później efekt końcowy był naprawdę fajny, zdjęcia wysyłało się do Włoch, naprawdę super. Miałam świetne szefowe DT, które nie wiem, czy mnie oglądają, ale może kiedyś jak mnie będą oglądały, to bardzo pozdrawiam. Naprawdę bardzo fascynująca, bardzo ucząca praca i ja wspominam ten czas bardzo pozytywnie. Poznałam wielu ludzi, dużo się tam nauczyłam. I myślę, że to, kim teraz jestem i to, co robię, to na pewno miało duży wpływ. Pamiętam, jak byłam w Londynie na reopeningu sklepu Bershka, to był jeden z pierwszych sklepów Bershki w Europie i po jakimś tam czasie marka chciała ją trochę
przebrandowić, trochę zmienić kolorystykę i wtedy zaproszono 100 osób z różnych krajów, nie tylko europejskich, i samych wizuali, którzy pracowali przez tydzień czasu nad tym, jak właśnie ten sklep będzie wyglądał. I w tym byłam też ja i powiem Wam, że to było po prostu niesamowite. A w parze miałam takiego chłopaka, który był z Irlandii, ale był Anglikiem, który miał wadę wymowy, mieszkał w Irlandii i coś tam jeszcze. I ogólnie mówił strasznie niewyraźnie i zazwyczaj go nikt nie rozumiał, a ja go rozumiałam. Jak my się dogadaliśmy, to nie mam pojęcia, ale współpraca szła dobrze, bo nasze ściany były ładne i dostawaliśmy pochwały, więc chyba nam to wychodziło. Natomiast do tej pory nie mogę sobie w ogóle obczaić, jak my to zrobiliśmy. No, ale to było naprawdę bardzo intensywny tydzień. W Londynie w ogóle nie mogłam trafić do hotelu i powiem Wam, że stałam pod hotelem 3 razy i nie mogłam do niego trafić, w końcu wsiadłam w taksówkę, a pan tak się na mnie patrzy i mówi, ale ten hotel jest tutaj, a ja okej. Także w ogóle masakra, chyba powinnam nagrać filmik o moich wpadkach życiowych. No i później po ponad 3 latach uznałam, że trzeba iść trochę dalej, no i poszłam do pracy do agencji reklamowej, takiej poligraficznej bardziej. Ta praca dość szybko jakby mi się znudziła i szybko przeszłam do portalu internetowego, gdzie zajmowałam się działem reklamą, marketingiem, sprzedawałam, kontaktowałam się z domami mediowymi, sprzedawałam miejsca reklamowe, wymyślaliśmy różne kampanie, no ogólnie to też była super praca, ja ją wspominam bardzo fajnie, dużo się tam nauczyłam, poznałam świetnych ludzi, zresztą w każdej pracy poznaje się fajnych ludzi i dużo się można tam nauczyć. I tam pracowałam też z 2 lata, to na pewno nie pamiętam teraz dokładnie, ale trochę tam pracowałam. Tam poznałam też Anitę z Book Review, która też prowadziła ze mną Babskie TV. No i właśnie, i później przyszedł czas, żeby zrobić coś swojego. I odeszłam 3 lata temu, założyłam swoją firmę, założyłam agencję PR-ową i prowadzę ją do tej pory. W międzyczasie zaczęłam studiować, właściwie uczyć się projektowania ubioru, powstała moja marka, ale o tym też za chwilę. I tak to się potoczyło, czyli tak naprawdę taką puentę chciałabym tego pytania, bo się oczywiście rozgadałam. To modą się zajmuję tak od 10 lat, przez różne szczeble przechodziłam, nawet od sprzedawcy, ale uważam, że na przykład dla studentów, zwłaszcza tych pierwszych lat, taka praca sprzedawcy jest idealna, bo można się dużo pokory nauczyć, pracowitości, sumienności, a przede wszystkim układania sobie czasu. Ja musiałam, był taki moment, że na 3 roku studiowałam dziennikarstwo, pisałam pracę licencjacką, pracowałam właśnie w Kropie, poszłam na praktyki do radia, poszłam na staż do agencji reklamowej i jeszcze zaocznie wzięłam sobie szkołę fotograficzną, którą po 5 roku zresztą rzuciłam, bo uznam, że nic więcej się tam nie nauczę, bo pan opowiadał nam tylko o swojej młodej żonie, a był taki starszawy, więc olaliśmy to, ale ogólnie w tym czasie po prostu był to mega intensywny i wtedy też się chyba nauczyłam tego, że nie ma rzeczy niemożliwych, wszystko można zrobić i praca 24 godziny na dobę to nie jest nic złego i ten pracoholizm został mi do dzisiaj. Kolejne pytanie to łączy się z tym wcześniejszym, czyli czym się obecnie zajmuję. Właściwie już tam trochę powiedziałam, ale jeszcze tak szybko podsumuję. W tej chwili prowadzę swoją agencję PR-ową, rozwijam markę odzieżową MM Shop, no i swój kanał na YouTubie, vlog Co za szycie, ale niektórzy z Was znają mnie pewnie z kanału Babskie TV, który założyłam jakieś 3 lata temu. Natomiast teraz nie mam czasu rozwijać obu kanałów jednocześnie, więc na Babskim pojawia się filmiki pojawiają się rzadziej, ale myślę, że w przyszłym roku to się zmieni i będzie tego więcej. Oprócz tego jestem mamą na pełen etat, bo mam synka 14-miesięcznego, cudownego Tymoteusza, który absorbuje każdy mój wolny czas, także nie mogę się nudzić i jakbym chciała sobie odpocząć, to nie ma, trzeba się bawić dzieckiem na przykład, ale to są takie cudowne chwile, każda mama wie, o czym mówię i mnie zrozumie, także no, to tym się właśnie teraz obecnie zajmuję. Kolejne pytanie to jest właśnie związane już z tym szyciem, chyba na to najbardziej czekacie, jak dawna szyję. Tak naprawdę wcześniej nie szyłam w ogóle, to znaczy mama mi opowiadała, że jak byłam mała, tam miałam chyba 3 czy 4 latka, to szyłam, miałam taką różową małą maszynę i szyłam na przykład dla lalek jakieś ubranka. Pamiętam, jak się urodziła moja siostra, wtedy miałam 5 lat i ona miała piękny taki komplecik, taką bluzę i spodnie, no po prostu to było cudowne i ja jej tak zazdrościłam, że to jest takie fajne, że jej po prostu
prostu to skitrałam i uznałam, że ubiorę w to swojego misia, ale to na misia było za duże, więc to trochę przerobiłam. Ale musiałam to schować i mama, pamiętam, któregoś razu jechaliśmy do wujka na jakieś imieniny, chciała właśnie Elę, bo moja siostra ma na imię Ela, młodsza siostra, chciała ją ubrać w ten komplecik i nie mogła go znaleźć, więc ja z tym misiem go tak skitrałam, żeby mama nie zobaczyła, że ja to pocięłam, podszywałam i że to już nie jest dobre. Także Ela miała to na sobie tylko raz. Ela, wybacz. Ale no takie prawa natury, starsza siostra ma więcej. Mam jeszcze młodszego brata, który ma 7 lat i to, powiem wam, to jest agent. To po prostu on przebije nas wszystkich, tak mi się wydaje. No, ale wracając do tego projektowania, no i właśnie ponad 3 lata temu, jak skończyłam to studium aktorskie, to postanowiłam, wtedy mówiłam, nie, żadnej szkoły, ale wiecie, ja zawsze chciałam wyglądać fajnie, kolorowo, miałam różne pomysły w głowie, no ale nie umiałam szyć, a często coś, co mi się, jakoś miałam wizję, nie było tego w ogóle w sklepach. No i tak sobie wymyśliłam, kurczę, a może ja bym poszła do szkoły projektowania, nauczę się szyć dla siebie, żebym mogła, jak na przykład coś mi wpadnie do głowy, siąść do maszyny i uszyć. No i tak się zaczęło. I muszę wam tu powiedzieć taką anegdotę, że byliśmy po pierwszym w sumie 1,5 miesiąca nauki, czyli my się uczyliśmy ogólnie w szkole dopiero wykroju bluzki, jakieś szyło się malutkie takie spódniczki. No i ja wróciłam do domu, taka byłam zajarana tym szyciem. I mówię tak, kupiłam sobie maszynę w motylki, bo poszło, oczywiście zamiast poczytać, jaka powinna być maszyna, co powinna mieć, to ja poszłam w design. Była fajna, kolorowa w motylki i taką też sobie kupiłam. I oczywiście już maszyny dawno nie mam. Maszyna poszła do domu dziecka, do nauki dla dzieci owszem, ale do takiego bardziej szycia, nawet w domu, ale szycia to nie polecam. Ale wtedy była fajna. No i postanowiłam uszyć płaszcz. Wzięłam burdę, nie wiedziałam totalnie, jak się z nią obsługiwać. Kupiłam sobie piękną, zieloną wełnę. No i postanowiłam uszyć płaszcz. I uszyłam. I zachodzę na kolejne zajęcia. Pokazuję pani Batce. Pani Batka uczyła nas szycia i pokazuję ten płaszcz. Z zewnątrz wyglądał świetnie, w środku trochę gorzej. Bo wiecie, co zrobiłam? Jak wszywam podszewkę, bo jeszcze nie wiedziałam totalnie, to zamiast ją zszyć właśnie od środka, żeby wszystkie szwy pochować jakby między warstwę podszewki a płaszcza, to ja to zszyłam na zewnątrz, bo tak było mi prościej, łatwiej. Nie wyglądało to źle, no ale po to jest podszewka, żeby to było wszystko schowane. Więc jak pani Batka zobaczyła ten mój płaszcz i z zewnątrz, super, jak zajrzała do środka, zapała się za głowę, mówi: Ania, co ty z najlepszego zrobiłaś? A ja mówię: pani Batko, to jest wizja, tak miało być. I wszyscy się zaczęli ze mnie śmiać, ale ogólnie powiem wam, że dojebałam tym płaszczem, bo mówię, wszyscy szyliśmy jakieś małe spódniczki, robiliśmy wykroje, a ja w ogóle, wiecie, tutaj rachciach ciach na szybkiego, bo oczywiście nie można wolno, przecież mogłam poszukać w internecie jakiejś inspiracji, albo zapytać się na zajęciach, jak połączyć podszewkę z tym płaszczem, to ja nie, dawaj, heja, już. Później miałam zadanie poprawić ten płaszcz i wyobraźcie sobie, że do tej pory go nie poprawiłam. Ale jaka była satysfakcja, jak chodziłam w tym płaszczu i na przykład na ulicy zaczepiały mnie panie i mówiły: Boże, jaki ma pani piękny płaszcz, Scott! A ja wtedy mówiłam, taka dumna, sama uszyłam. I powiem wam, że wtedy wiedziałam, to było właśnie tak około 2 miesięcy po zaczęciu jakby nauki, że to jest to, że ja muszę szyć, że po prostu się w to wczuwam. Ja bałam się, że nie będę miała cierpliwości, no bo maszyna się co chwilę łamała, igła zacinała, wciąga nitkę, po prostu ale to wtedy wiem, jeszcze wtedy nie wiedziałam, że po prostu mam złą maszynę. No, ale ogólnie bałam się, że nie będę miała cierpliwości i że szybko się tym znudzę. A tu jednak przetrwało. No i tak zaczęłam sobie szyć, a z czasem, kiedy tworzyłam swoje własne projekty, to się podobało innym osobom, no i pojawił się pomysł, że skoro podoba się to, co robię, no to może stworzę swoją markę i marka MM Shop powstała właśnie rok temu, praktycznie łącznie z obroną dyplomu, bo kiedy się broniłam, to wtedy gdzieś tam powstała moja marka. Na obronie dostałam wyróżnienie jako jedyna z całych dwóch grup magazynu Burda, więc to też było bardzo miłe wyróżnienie. Zajęłam chyba 3 miejsce na pokazie dyplomowym, z obrony dostałam 6, kujem. Ale to wiecie, w takich szkołach to zazwyczaj się dostaje same dobre oceny. Chyba że się ktoś nie bronił, no to wtedy nie dostał, a to nie jest ważne. No i tak to się zaczęło, więc szyję od ponad 3 lat
I w trakcie, kiedy uczyłam się szyć, kiedy jeszcze trwało Babskie TV, postanowiłam, że kurczę, to jest takie fajne, ja lubię kręcić filmiki, lubię szyć, to może to połączę i zrobię cykl Zrób to sama. No i też zrobiłam, on się w ogóle świetnie przyjął, miał bardzo dużo wyświetleń i fajny odzew. No i na początku tego roku tak sobie wykombinowałam, że skoro to tak fajnie idzie, to zrobię swój własny kanał Co za szycie, na którym będę pokazywała szycie, siebie, modę, wszystko to, co gdzieś tam mi w duszy gra. No i tak jest. No i dzisiaj mnie oglądacie, słuchacie tej mojej paplaniny. Masakra. No i na koniec chyba siódme, chociaż już się tak zapętliłam, że pewnie wyszło więcej tych pytań niż siedem. To na koniec pytanie właśnie o maszyny, bo to często słyszę i często piszecie i w komentarzach, i w mailach, i na Facebooku. Na jakich maszynach szyję? Ja szyję na maszynach Janome od dłuższego czasu, poza tym wyjątkiem motylkowym. Kiedy w grudniu, pamiętam, że na święta, poprosiłam Mikołaja o prezent i to był Overlock 990D Janome, jeśli nie mylę. Tutaj Wam się pojawi zaraz, jakie to są dokładnie numery tych maszyn i w opisie też, bo ja zawsze je motam. I to była moja pierwsza Janome maszyna, właśnie Overlock, i po prostu ja byłam w niej zakochana. Zwłaszcza, że wtedy też szyłam dużo na dzieninach, to była idealna. No i w trakcie, kiedy moje szycie się troszeczkę tak rozwijało, to trafiła do mnie maszyna wielofunkcyjna, a na koniec Coverlock, który właśnie do dzianin, do wykańczania, do podwijania jest po prostu idealny i to była moja miłość i tak do niej wzdychałam, no i właśnie tę maszynę dostałam od firmy Eti Radość Szycia, która jest zresztą wyłącznym dystrybutorem marki Janome, więc jak macie jakiekolwiek pytania o tę markę, to śmiało do nich piszcie, oni wszystko powiedzą, pokażą, dostosują do potrzeb, do tego, co szyjecie, no naprawdę rewelacja. Ja mam tutaj we Wrocławiu takiego pana, który zajmuje się w ogóle maszynami bardzo, ojejku, jeszcze chyba mnie nie było, nie no, może już byłam, ale byłam mała. I jak ja mam jakiś problem, to ja zawsze do niego jadę i on mi zawsze pokaże, tak jak wiecie, krowie na rowie, powie, że pani Aniu, to tu tak, tu tak. W ogóle ostatnio pojechałam do niego, bo złamałam igłę i wypadła mi śrubka. No i on mi tam dorobił i mówię, coś mi pętelkuje ten mój overlock, już wszystkiego próbowałam i nie działa. Jak popatrzył na tego mojego overlocka, w ogóle nie powinnam tego mówić, bo taka siara, ale no powiem Wam, on mówi tak, pani Aniu, no bo tutaj jest zła nitka włożona, znaczy nie jest włożona do końca, nie weszła w bębenek, trzeba ją mocniej naciągnąć. Ja mówię, no ale ja ciągnęłam, on mówi, to może ma pani za mało siły. I tak się ze mnie śmiał, że po prostu tak mi było wstyd, baba, która po prostu szyje i obsługuje tego overlocka już jakiś czas i nie sprawdziła takiej, znaczy niby sprawdzałam, no ale no coś mi nie działało. I on mówi, Jezus, ja już chyba do pana nigdy nie przyjdę, bo po prostu wstyd. No ale on jest taki fajny, śmieszny i zawsze poradzi, więc ja, jakby takich specjalistów najbardziej brakuje. Na rynku ja swojego mam, ale właśnie w Eti tam Wam wszystko pomogą i pytacie się też mnie, jakie maszyny polecam. Słuchajcie, ja szyję na Janome, ja te maszyny przetestowałam, te właściwie, na których szyłam i bardzo dobrze mi się na nich szyje, także je mogę śmiało polecić. Jeśli chodzi o inne marki, no to trudno mi jest się wypowiadać, bo nie szyłam na tych maszynach, więc ciężko jest mi wskazać, że na przykład ten czy ten model będzie w porządku. Wszystko zależy od tego, do czego takie maszyny są potrzebne. No na pewno nie polecam, wiadomo, motylków Łucznika. To jest chyba Lidia 2016, bo w moim przypadku ta maszyna totalnie się nie sprawdziła. Ale może są inne modele, kto wie. No i co? I chyba bym trzeba było już skończyć, bo miał być to krótki odcinek z cyklu pytania i odpowiedzi. Ja oczywiście się rozgadałam, oczywiście nagadałam jakiś bzdur pewnie i teraz Grzesiek to montując będzie się ze mnie śmiał, a ja potem będę miała dylemat, czy to puścić, czy to nie puścić. No ale chyba na te pytania, które chciałam, to wszystko powiedziałam. Także życzę Wam dalszej spokojnej części świąt. Jeszcze przez chwilę. I my widzimy się w kolejnych odcinkach, bo jeszcze w tym roku kilka dla Was przygotowałam. Choćby między innymi na przykład lookbooka sylwestrowego. No to ja Wam przysyłam buziaczki. Jeszcze raz wesołych świąt. Powtarzam się, ale pamiętajcie. Dbajcie się o siebie i innych. I rodzinę. Ktoś to tak kiedyś mówił. No nieważne. Do pa!